Dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj będzie troszkę inny odcinek, bo taki z serii co wolałabyś, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja mam przygotowane pytania, także zaczynamy. Dobra, pierwsze pytanie. Czy wolałabyś spędzić jeden dzień w morzu z możliwością oddychania pod wodą, czy wybrać się w podróż na chmury? No słuchajcie, ja myślę, że wolałabym spędzić jeden dzień w morzu, czy tam w oceanie, bo uważam, że akurat ten obszar jest jeszcze nie do końca odkryty. Jest tam wiele pięknych zwierząt, ryb, które rafy koralowe, które na pewno chciałabym kiedyś zobaczyć. No i to by mi umożliwiło. Okay. Czy wolałabyś już nigdy w życiu nie obejrzeć żadnego filmu przygodowego, czy już nigdy w życiu nie obejrzeć żadnego filmu fantasy? No myślę, że nigdy w życiu już wolałabym nie obejrzeć filmu chyba fantasy. Lubię filmy przygodowe, no ale jak miałabym wybrać, to wolałabym już więcej nie oglądać filmu fantasy. Okej, okay, i trzecie pytanie. Czy wolałabyś być sławnym youtuberem, czy sławnym aktorem? Słuchajcie, zdecydowanie sławnym youtuberem. Do aktorstwa zdecydowanie się nie nadaje, nie mam takich predyspozycji, także myślę, że sławnym youtuberem. Okej, okay, czy wolałabyś żyć wiecznie, lecz samotnie, czy dożyć wieku około 90 lat w gronie swoich bliskich? No oczywiście wybieram opcję numer 2, co to, słuchajcie, za życie w samotności bez bliskich osób. Oczywiście wybieram opcję z najbliższymi do 90 roku życia. Czy wolałabyś wiedzieć wszystko to, co było w przeszłości, czy to, co będzie w przyszłości? No słuchajcie, moim zdaniem to trudne pytanie, ale myślę, że chyba wolałabym wiedzieć to, co było w przeszłości, ponieważ nie chciałabym wiedzieć to, co będzie w przyszłości, bo każdy dzień coś przynosi innego, a jakbym wiedziała, to myślę, że takie życie byłoby już nudniejsze po prostu. Czy wolałabyś zjeść hot doga bez parówki, czy zjeść pizzę bez sera? No zdecydowanie pizzę bez sera, ponieważ tam jeszcze są inne dodatki, a zjeść hot doga bez parówki to suchą bułkę zjeść z sosem. Także myślę, że zjeść pizzę bez sera. Okej. Okay. Wolałabyś mieć 3 życzenia bez żadnego haczyka, czy 6 życzeń z drobnymi haczykami? Zdecydowanie 3 życzenia bez haczyków, bo znając życie, te drobne haczyki okazałyby się dość dużymi haczykami i nie wyszłoby pewnie to na dobre. Także 3 życzenia w zupełności by mi wystarczyły. Czy wolałabyś wyjść z domu bez makijażu, czy ułożonych włosów? Myślę, że bez makijażu. Powiem Wam, że jakoś nie mam problemu, żeby wyjść bez makijażu, szczególnie teraz, gdzie mamy maseczki na twarzy i tak naprawdę tej twarzy nie widać, także nie mam z tym problemu. Z włosów też codziennie specjalnie nie układam, oczywiście tylko na jakieś większe wyjścia, ale tak, wolałabym wyjść bez makijażu. Okej, okay, co wolałabyś? Używać Instagrama do końca życia, czy Snapchata? No myślę, że Instagrama. Snapchat już swoją erę jakby przeszedł. Snapchat był kiedyś, teraz używam oczywiście, ale nie jest już w takim stopniu, jak robiłam to kiedyś. Także wybieram tutaj Instagram. Czy wolałabyś wyjść z domu z przesadnym makijażem oczu, czy z za mocno wyszminkowanymi ustami? Okej, okay. Powiem Wam tak, myślę, że z przesadnym makijażem oczu. Ja ust ogólnie jakoś nie maluję za specjalnie, ja też mam małe usta, także nie są to jakieś kolory takie czerwone, żarówiaste. U mnie zazwyczaj na ustach lądują nudziaki, ale myślę, że tutaj bym wybrała makijaż oczu, choć takiego też na co dzień nie wykonuję, jest tylko od większego wyjścia. Okej, okay, kolejne pytanie. Wolałabyś stracić wszystkie maskary, czy wszystkie podkłady? No zdecydowanie wszystkie maskary, ponieważ ja takich tuszów, maskar na co dzień nie używam, ponieważ ja chodzę do kosmetyczki, tak, i mam robione rzęski, natomiast tuszuję tylko dolną partię rzęs, także zdecydowanie wolałabym się pozbyć maskar niż podkładów.
Okej. Okay. Co byś wolała kupić za $1000? Ciuchy, biżuterię, buty czy kosmetyki? Powiem Wam, że wolałabym zdecydowanie kupić buty, sorry, kosmetyki, ale buty, ciuchy, biżuterię, myślę, że to bym wybrała, jeśli miałabym oczywiście taką możliwość. Czy wolałabyś opalać się cały dzień, czy zwiedzać? Powiem Wam, że kurczę, trudne pytanie, bo ja lubię zarówno taki dzień, jak dziś idziemy, taki lenistwa, gdzie nic nie robimy, cały dzień chillujemy na plaży, książka i tak dalej, ale bardzo lubię też tak aktywnie spędzać czas. Lubimy też dużo zwiedzać, ale jeśli miałabym wybrać w tym momencie akurat, to wolałabym się opalać cały dzień na plaży. Okej, co wolałabyś? Cały czas lato czy zimę? Patrząc teraz na pogodę za moim oknem, teraz wolałabym zdecydowanie lato. Okej, czy wolałabyś robić zakupy do końca życia w Douglasie czy w Sephorze? Powiem Wam, że w Sephorze, bo moim zdaniem jest większy wybór co do kosmetyków niż w Douglasie i mój wybór by padł na Sephorę. Okej. I ostatnie pytanie. Wolałabyś wyjść z domu z źle nałożonym podkładem czy z przesadną ilością różu na policzkach? No i myślę, że wybrałabym tą drugą opcję, a to dlatego, że róż nakładamy tu tak, że zawsze można włosami nakryć, a niekoniecznie podkład, który będzie nam się tutaj odznaczał. I to są wszystkie pytania, na które miałam w dzisiejszym odcinku odpowiedzieć. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i nie zapomnijcie o subskrypcji. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo, a ja życzę Wam udanego wieczoru, także pa!